Witajcie w kolejnym vlogu i tak jak zapowiadałam w poprzednim, tutaj jak nie widzieliście, to Was zapraszam, ponieważ tam pokazywałam Wam mój nowy stepper, pokazywałam Wam olejowanie włosów, czym ja obecnie te włosy oleju i jak wygląda cały ten proces. I też robiliśmy porządki w szafce z kosmetykami, więc jeżeli lubicie taką tematykę, no to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia i zachęcam Was po prostu do obejrzenia tamtego vloga, który notabene cieszy się bardzo dużą popularnością, więc no to świadczy o tym, że lubicie takie tematy. Słuchajcie, tak jak zapowiadałam właśnie, to jest taki unboxing, będzie vlog bardziej unboxingowy, ponieważ przychodzi do mnie bardzo dużo paczek. No i właśnie, dzisiaj przyszedł do mnie kurier DPD z paczką pancake'a. Między innymi były tam takie szeleczki, takie to są szelki, słuchajcie, z siateczki, to jest siateczka. Nie wiem, czy wy w aparacie, to w kamerze to wypatrzycie. To jest przeźroczyste, to są takie dziurki, to jest bardzo cienkie, nie jest w żaden sposób ocieplane, więc po prostu pies w lecie, bo głównie myśleliśmy o lecie, nie będzie się, wiecie, po prostu przegrzewał. To jest marka Ami Play i ja za te szelki dam 35 zł. To są szelki bezuciskowe, bardzo fajnie, na cienki tutaj paseczek. Spokojnie, ja mam rozmiar M na pancake'a i na szczęście jest idealny, także bardzo się cieszę. Ami Play, słuchajcie, gdybyście chcieli, były jeszcze czerwone i jeżeli macie mniejsze psy niż pancake, no to były też szare. Eski były szare. No i właśnie, słuchajcie, przyszedł do mnie ten kurier, a miał przynieść mi dwie paczki. No i o ile właśnie przyniósł tą paczkę dla pancake'a, o tyle nie przyszła dla mnie najważniejsza paczka, a mianowicie nie przyszły moje rośliny. I troszeczkę się zbulwersowałam, ponieważ ja już wczoraj dostałam maila z informacją, że ta paczka do mnie dotrze. I co dalej? Więc oczywiście zadzwoniłam do DPD, bo kurier nic nie wiedział, więc odesłał mnie na infolinię. Zadzwoniłam do biura obsługi i co mi powiedzieli? Nic, dlatego że połączyłam się z botem. Oczywiście tam, żeby połączyć się z konsultantem, trzeba naprawdę przejść olbrzymią, bardzo długą drogę. I musicie po prostu czymś zagiąć bota. Musicie zadać pytanie, na które on w żaden sposób nie będzie w stanie Wam odpowiedzieć. I takie moje, może nie pytanie, ale ja po prostu powiedziałam, dlaczego im dostarczono mojej przesyłki? No i wtedy on od razu mi powiedział, że to jest temat dla konsultanta, łączę. No i pani mi wyjaśniła, słuchajcie, że moja przesyłka, nie zmieściła się do transportu w Opolu. No i zapytałam pani, czy takie przesyłki nie mają jakiegoś priorytetu, no bo to są jednak rośliny żywe, które już są trzeci dzień zapakowane, no drugi, tak, bo zakładam, że zielony parapet mi pisał, że dopiero wczoraj je pakowali i dlatego też przetrzymali moją paczkę, żeby ona nie leżała długo na magazynie, a i tak jest dupa, bo niestety paczka nie dotarła. Pani powiedziała, że najprawdopodobniej dotrze jutro, jeżeli nie dotrze, no to mam się znowu z nimi konsultować, mam śledzić przesyłkę. Wiecie co, prawda jest taka, że już w tym momencie naprawdę boję się, że te rośliny zginą. W sensie, że po prostu coś im się, że się uszkodzą. Tam było 10 roślin, ja za to dam kilkaset złotych i mnie to trochę już denerwuje, ponieważ, no nie wiem, kurierzy, ja rozumiem, że to jest ich praca, że się zdarzają takie sytuacje, ale jeżeli są dość istotne przesyłki, no bo wiadomo, jest to roślina, jest to organizm żywy, ja wiem, że one są bardzo dobrze zapakowane i tylko to mnie jeszcze trzyma przy nadziei, no to generalnie sytuacja mnie trochę zirytowała. Jeżeli ta paczka nie dojdzie, no to złożę reklamację do DPD i nie odpuszczę im tego łatwo. Taka ciekawostka. Byliśmy wczoraj, słuchajcie, przyszło moje zamówienie z Cosibelli, więc chcę Wam pokazać te kosmetyki. No tak jak mówiłam, tej paczki pancake'a Wam nie będę pokazywać, pokazywałam Wam wszelkie i chciałam Wam tylko jeszcze pokazać ten szampon naturalny, który jest w 99% ze składników pochodzenia naturalnego. Jest to marka Beno, dla wszystkich raz, tak wygląda, słuchajcie, to jest w ogóle szampon z pokrzywą i w skład wchodzą algi brunatne, burak cukrowy, kokos, ekstrakt z pokrzywy, gliceryna roślinna i to jest szampon do łap i brzucha. Tak, słuchajcie, wygląda ten szampon, pojemności jest 300 ml, więc też sporo i ja za niego dam 20 parę złotych. Tak wygląda, słuchajcie, szampon. Teraz przy okazji powącham, jak pachnie. Ziołowo. Pachnie mocno ziołowo, no ale ważne, żeby nie podrażniał psa i tak dalej. Z ciekawostek chciałam Wam pokazać, że
Rzuszka wysiana. My wysiewamy na talerzyku do sushi, ale fajnie się sprawdza. Pod spodem mamy watę, a na wierzchu jest, muszę spryskać już w ogóle, a na wierzchu po prostu położyliśmy gazę, także rzuszka na Wielkanoc wysiana. W ogóle jak tam u Was z oknami, bo Wy pewnie tego vloga zobaczycie, nie no, zobaczycie go akurat tuż przed Wielkanocą, bo może wrzucę Wam go w sobotę wielkanocną. No to jak tam u Was z myciem okien? Wyrobieni. Ja, słuchajcie, mam już czyściutkie okna. Jaka jestem szczęśliwa. Co prawda miałam wziąć panią do okien w tym na wiosnę, żeby mi te okna umyła, ale stwierdziłam, że skoro jest tak brzydka pogoda, że pada ciągle ten deszcz jeszcze, że są opady śniegu, no to ja nie będę się ceregilić, po prostu wzięłam i umyłam sobie te okna sama, a panią poproszę, żeby przyszła do mnie, no jak będzie już po prostu cieplej, czyli może maj, gdzieś czerwiec. No ale póki co te okna są w całkiem niezłym stanie. Muszę teraz tylko wykombinować, jak domyć rolety, bo są niestety, mówiąc po prostu, obkupkane przez robaki i muszę to jakoś, chciałabym to umyć, więc chyba jedyne wyjście to jest po prostu zdjęcie ich. Ale mam nadzieję, że się wtedy, znaczy obawiam się, że się wtedy coś uszkodzi i będzie jak zwykle klops. Byliśmy wczoraj też, słuchajcie, a właśnie, zaraz wrócę. Byliśmy wczoraj, słuchajcie, na zakupach już, czyli przedwielkanocnych. No i najpierw pojechaliśmy do Makro i tam kupiliśmy m.in. stertę już kiełbas, zakwas do żurku, boczuś oczywiście, żeby tam zrobić dobry żurek, warzyw i takich mięs typu schab do pieczenia jeszcze nie kupowaliśmy, trochę za wcześnie, bo mam dopiero dzisiaj wtorek, kupię sobie w piątek po prostu, żeby to wszystko było świeże. Kupiliśmy sobie panetona, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest paneton. To jest takie ciasto włoskie, takie rwane, trochę taka babka. My sobie wzięliśmy z czekoladą. Paneton kosztuje mniej więcej około 20 zł. I słuchajcie, kupiliśmy jeszcze oczywiście jajka. No Wielkanoc to są ewidentnie święta jajeczne, a planujemy raz, że do żuru, dwa są nam potrzebne do jajek faszerowanych, do sałatki jarzynowej, do babki, którą też planuję piec, więc jeszcze taką będę piekła babkę nadziewaną marmoladą, słuchajcie. Więc jeżeli będzie dobra, to zostawię Wam przepis, ale mówię, będę ją robić pierwszy raz. Moja mama znalazła przepis w jakiejś gazecie, więc mi po prostu porobiła zdjęcia. No ale zapowiada się smacznie, więc sobie sprawdzę, jak to będzie smakowało i jeżeli faktycznie będzie dobra, to Wam po prostu zostawię link. Z Makro pojechaliśmy, w ogóle mało jakoś tak wydaliśmy, czyli 300 zł, bo tam trzy rodzaje mąki, bo też chcę upiec sobie chleb, planuję upiec sobie chałkę potem, bo mam dwa dni wolnego po świętach, więc tak planuję troszeczkę pogotować. No i potem pojechaliśmy do Galerii Mociny, ponieważ Makro jest obok galerii. No i tam zaszliśmy, bo ja chciałam do Digliza. No i faktycznie do Digliza zaszliśmy, ale zanim tam dotarliśmy, to wyciągnęłam Maćka do Euro AGD, bo jak wiecie, ja pracuję nad nim, żebyśmy kupili ekspres do kawy, taki prawdziwy, ciśnieniowy. No bo, no niestety, minusem tego wszystkiego jest to, że Maciek cały czas powtarza, że mamy ekspres kapsułkowy, że mamy pingwinka, czyli ten DeLonghi, nie, Dolce Gusto, Krupsa. Że mamy drippera, że mamy French pressa, że mamy kawiarkę taką, wiecie, na płytę i twierdzi, że po prostu ekspres tam nie jest potrzebny, a ja się z nim niestety nie zgadzam, ponieważ prawda jest taka, że z tego ekspresu Nespresso już praktycznie nie korzystamy, ponieważ mamy, owszem, można zamówić, ale to jednak i dostawa kosztuje i tak dalej i nie wiem, tutaj robi się tak naprawdę jeden rodzaj kawy i to jest troszeczkę czasami nudne, bo faktycznie smaki można zmienić, ale jednak wygląd kawy jest nudny, a mi się zawsze, ja jako naprawdę wielki kawosz, marzy mi się ten ekspres i... No i wczoraj, już od dłuższego czasu ciężko nad nim pracuję, bo ja też nie chcę ekspresu za 1000 zł czy za 2, tylko już planujemy kupić troszeczkę droższy ekspres i na pewno... I wahaliśmy się między Philipsem Latte Go a DeLonghi Dynamic Plus. No i wczoraj Pan nas też już uświadomił, że jeżeli brać, to brać DeLonghi, ponieważ jest większy rodzaj kaw, ponieważ można zrobić tylko spienione mleko. Także no, zdecydowaliśmy się ostatecznie, że będzie to DeLonghi. Troszkę Maciek się podjarał tym, że ma tą tackę na wierzchu, na której możecie sobie po prostu podgrzać filiżanki.
No więc tak jak mówię, no jeżeli się bardzo będzie buntował, to po prostu sama sobie kupię ten ekspres, ale no jednak chciałabym, żeby się dołożył do niego, bo też wiem, że będzie po prostu z niego korzystał, a my nie mamy wspólnego konta, owszem na różne rzeczy się składamy, wspólnie płacimy rachunki, wspólnie robimy zakupy, ale jednak na takie dobrodziejstwa mamy osobne konta, ponieważ ja wychodzę z założenia, że ja zarabiam i mam prawo sobie kupować co chcę. Szczególnie, że ja zamawiam bardzo dużo kosmetyków i kupuję bardzo dużo kosmetyków. Maciek też ma jakieś tam swoje rzeczy, swoje gadżety, swoje sprzęty i po prostu nie chce. To są nasze gdzieś tam zeskórniaki, z którymi możemy sobie robić co chcemy i po prostu żadne z nas siebie za to nie rozlicza. I ja uważam, że jeżeli właśnie nie musimy mieć wspólnego konta, to po prostu go nie musimy mieć i tyle. Wspólnie płacimy rachunki, wspólnie płacimy za jedzenie, różnie płacimy za restaurację, więc ja też nie uznaję, żeby mój mąż musiał zawsze za mnie płacić w tej restauracji. Także no, takie jest moje przekonanie, dlatego mówię, jeżeli się nie zgodzi, to faktycznie już kupię sobie sama i dam mu szlaban na używanie. No ale wydaje mi się, że już wczoraj się trochę nakręcił z tym ekspresem i podjarał tym tematem, więc może uda się go kupić jeszcze przed świętami. No ale tak jak Wam powiedziałam, między innymi poszłam do Dealsa i z takich, słuchajcie, bardzo ważnych rzeczy kupiłam sobie Milki Oreo Królika, Milka Nocnego. To jest z białej czekolady, niestety ja nie przepadam za białą czekoladą, ale fajny był królik z oczami. Maciek jest, słuchajcie, nakręcony na te chrupki marki Oho, to są takie owocowe chrupsy ze smoczkiem, także gdybyście chcieli, to... Znaczy, ja nie lubię takich płatków na mleku, ja wolę zwykłe takie prawdziwe. Ja sobie kupiłam, słuchajcie, ten wyłapywacz do kolorów. Te ściereczki, bardzo fajne są. I kupiłam płyn do płukania, ale słuchajcie, jak on pachnie. Jak on pachnie, to po prostu jest tani, bo on kosztował 10 zł. Jest taki, wydaje mi się, że jest Lenor niebieski taki. To jest marka Felce Azura i to jest orchideą. Zapach się podobno bardzo długo utrzymuje. Ten produkt polecała, słuchajcie, Zuzia z La Make-up Bella. To jest ponad litr. No i zadychę. Więc zapachu było bardzo dużo. No i kupiłam sobie również The Pink Stuff Star Drops. To jest taki płyn multifunkcyjny do powierzchni twardych. On jest atomizerem. Także też podobno bardzo fajnie czyści. Wystarczy po prostu spryskać, zostawić na kilka sekund i wytrzeć ściereczką, także czy do wanny, czy do zlewu, tak jak mówię, do jakichś twardych powierzchni, myślę, że bardzo fajnie będzie się sprawdzał. I słuchajcie, jeszcze muszę wrócić po jedną rzecz, ponieważ tak jak mówiłam, bo zaraz wrócę i przyniosę i wrócę, w ogóle jakoś się nie przygotowałam. Jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, którą kupiliśmy w Dealsie. W sumie to nie powinnam Wam nawet pokazywać, bo skrytykujecie. Takie malutkie pudełko, słuchajcie, chipsów solonych. One są dobre w tym Dealsie, naprawdę. Ale no... Maciek się uparł. Ale chciałam Wam powiedzieć, a propos chipsów. Wspominałam Wam, że będę chciała sobie kupić bańkę chińską. Najpierw myślałam o tej marce Celu Blue, która jest tak polecana przez różnych celebrytów. Ale ona kosztuje ponad 100 zł. Tam jest olejek, bańka plus... plus co? Olejek, bańka plus masażer taki plastikowy i to kosztuje ponad 100 zł. I stwierdziłam, słuchajcie, że to chyba się nie opłaca, bo ile faktycznie opinie ma dobre, są gwiazdy polecają, celebryci polecają, o może tak, to stwierdziłam, że po prostu to jest już tak przereklamowane, że to chyba jest bez sensu i po prostu poczytałam też, jakie są inne polecane zestawy i bardzo dobre opinie, słuchajcie, miało to od Liren ten zestaw, Make Me Slim, zestaw do masażu i mam tutaj olejek antycelulitowy oraz bańkę chińską. I słuchajcie, nie dałam za to 100 zł, a nawet tam ponad 100 zł wychodzi, tylko dałam za to 18 zł w Rossmanie. Także no, ja już słuchajcie, używałam tego zestawu, to był mój pierwszy raz w ogóle i mamy go w ogóle w takim pięknym wiosennym kolorze zielonkawym. Ten olejek do masażu, słuchajcie, jest zapewnia modelowanie, drenaż limfatyczny w 77%. Jest to, w skład wchodzi olejku przełomowy wyszczuplający kompleks Slim Pro. Zawiera wyciąg z alg, aktywuje on proces lipozy, przekształcając nieaktywne komórki tłuszczowe
I tutaj mamy olejek arganowy, ryżowy i sojowy, które pielęgnują skórę i intensywnie ją nawilżają. Powiem Wam, że olejek jest super, jest go 100 ml, tyle użyłam po jednym razie. Ja go, tak jak mówię, używałam raz, tylko to był mój pierwszy raz, więc ja tego olejku, słuchajcie, nawaliłam od groma i ciut. No bo bałam się, że mi się porobią siniaki, ponieważ ja mam tendencję do powstawania siniaków. No ale ja już tyle się naglądałam, tyle się naczytałam, że żeby nie powstawały siniaki, to po pierwsze bańkę nie może, jak nam się przyssie, ja Wam pokażę, w ogóle tak wygląda bańka, jest taki grzybek i należy go aplikować i nakładać w ten sposób, czyli tu trzymamy za dół, a kciukami naciskamy i po prostu przykładając do skóry puszczamy i od razu przesuwamy. I o ile tak możemy robić śmiało z przodu, czyli na brzuchu, na nogach, na udach z przodu, o tyle, słuchajcie, uda z tyłu i pośladki, to już jest trudne, żeby dwiema rękami precyzyjnie to robić, więc ja opatentowałam taki też drugą metodę, że po prostu ściskam, robię taki dziubek i puszczam. I to też, słuchajcie, się... Na ręce Wam pokażę. To też się sprawdza, bo jak wiecie, się zasysa i bez problemu. I musimy pamiętać, że jak się przyssie, to od razu przeciągamy. Nie może bańka być długo w jednym miejscu, nie powinna zostawać w jednym miejscu, ponieważ wtedy powstaje nam siniak. I słuchajcie, ja jako laik, który robił to pierwszy raz, bo robiłam właśnie takie ruchy proste, ale też robiłam kółkowe i też widziałam, że robi się takie zygzaki. Tylko że pamiętajcie, cały czas wykonując ten masaż drenujący, masaż, który nam zapobiega, znaczy zwalcza celulit, poprawia ukrwienie, poprawia jędrność skóry, wykonujemy w stronę serca. Czyli od kolana w górę i pośladki od wewnątrz na zewnątrz i tak samo brzuch od pępka lecimy do góry. I o tym musimy, słuchajcie, pamiętać, żeby ta limfa była kierowana w dobrą stronę, żebyśmy sobie nie zaszkodzili, bo to jest naprawdę bardzo istotne. No i pamiętajcie, że musi być dużo olejku, żeby był poślizg. Jeżeli na przykład zasiewam Wam się za mocno, to troszeczkę luzujecie, żeby ten... To, wiecie, to napięcie było mniejsze, ponieważ to, co jest bardzo istotne, masaż ten nie może boleć. I faktycznie, słuchajcie, mnie to nie bolało. Skóra była mega czerwona, taka naprawdę mega czerwona, ale to jest właśnie prawidłowo, to znaczy, że ta limfa tam została dobrze prowadzona, że to wszystko się tam ładnie rozbija i dzięki temu będziemy mieli szybszy efekt. Stosujemy co 2-3 dni, ja planuję robić co 2 dni mniej więcej i uważam, że to jest świetne dopełnienie do mojego stepera. Nawet kolorystycznie, słuchajcie, się zgadzają. I naprawdę będę z tego korzystać i mi się to podobało, aczkolwiek trochę to trwa. Tutaj mam takie zestawienie, że redukcja obwodu uda do 2 cm po 4 tygodniach. Zmniejszenie stopnia nierówności skóry o 19% już po 2 tygodniach stosowania i działanie wyszczuplające u 77% badanych. Także bardzo Wam polecam ten zestaw od Liren i myślę, że nie warto przepłacać, bo myślę, że wielu z Was też słyszała o tych, słyszało o tych zestawach z Celu Blue, ponieważ wszyscy o nich trąbią. No i mówię, sama też chciałam, ale po co mam przepłacać i wydawać ponad 100, skoro mogę wydać tylko 17 zł, więc no ja uważam, że to jest lepsze rozwiązanie. Chciałam Wam też pokazać mojego nowego psa. W sumie to bardziej kota. Moja mama, słuchajcie, sprezentowała pancake'owi lwa. Nie będę Wam mówić w jakich celach. Możecie się tylko domyślać, co robi 1,5-roczny pies. I co tylko mu w głowie, szczególnie na wiosnę, kiedy większość suczek w okolicy ma cieczkę. Więc... No więc mu kupiła po prostu przyjaciela, z którym może się bawić tego typu rzeczy. No i faktycznie na początku był podjarany tym lwem. Najbardziej się martwię, że chce mu wyrywać włosy, więc jeżeli będzie to robił, będzie jakoś wyszarpywał, to po prostu lew zostanie ogołocony z owłosienia głowy. Albo na pewno zostanie mu to skrócone. Lew ma całkiem duże łapy i jeszcze ma ogonek, więc mam dżunglę. I słuchajcie, najlepsze jest w tym wszystkim to, że ja się czasami łapię na tym, że ten lew sobie leży na legowisku pancake'a, a ja patrzę i myślę, że to pancake. Bywa. No dobra, więc gadam już 20 minut, pokażę Wam to zamówienie z Cosibelli. Dzisiaj też przyjdzie do mnie, tylko że zamówiłam do Żabki. Paczka z wosk i knot. Jestem strasznie zła na te kwiatki, no ale trudno, już nic nie zrobię. Także jedno też zamówienie mi kompletnie nie przychodzi, a w ogóle ten to jest dość tłuste, ta butelka się niestety robi, a ja trzymam w drewnianej szafce, więc stwierdziłam, że sobie będę trzymała w tym woreczku po kuli do kąpieli. A co? Przemyślenie przewraca.
Dobra, to ja już przechodzę do pokazywania Wam swojego zamówienia z Cosy Deli. Paczka nie jest duża, ale pojemna. Przyznam się, że już sama nawet dobrze nie pamiętam, co tylko zamawiałam. Pierwsza rzecz, no to wiadomo, słuchajcie, to są te plastry, bez których ja już żyć nie potrafię. Jak tylko coś mi się dzieje na twarzy, to od razu po nie sięgam. To są te plastry, paragonu, nie musicie widzieć, plastry z Cosy X. Zamówiłam sobie, co to jest? O, mój krem, czyli to, przez co głównie zrobiłam zamówienie, to jest krem ze Skintry, Let Your Skin Fit On, i to jest po prostu krem taki jakby prebiotyczny, odżywczy na noc, który podobno bardzo ładnie tą skórę otura, budzimy się z piękną, jędrną, taką napiętą skórą, także bardzo się cieszę. Aczkolwiek, słuchajcie, wygrałam i wezmę udział w tej kampanii Fresha. Aczkolwiek tam będzie teraz tylko jeden krem do twarzy. Będzie żel oczyszczający i maska nocna. Także też się cieszę. Co to jest w ogóle? A, Any Many. Właśnie, moje cudowne, słuchajcie, zestaw serów. Ser, czyli odżywcze serum rewitalizujące, podwójne serum witaminowe i normalizujące serum wygładzające. Mega się cieszę. Zabieram do łazienki i będę testować, bo to są takie malutkie. Gdzie? Muszę to otworzyć. A, że mam. To są takie malutkie, o, buteleczki. I dzięki temu, słuchajcie, możemy, ponieważ to nie są tanie sery, bo one po prostu kosztują, ale dzięki temu możemy sobie po prostu przetestować, pokazuję Wam do góry, możemy sobie przetestować, słuchajcie, co nam najbardziej pasuje, to jest, widzę, dwufazowe. Także mega, mega się cieszę. Super, bardzo, bardzo już czekałam, bo już to cytrynowe też mi się, znaczy to z witaminą C z kilca też mi się kończy. Zamówiłam sobie, słuchajcie, łagodny tonik serum 2 w 1, stopy. Ma bardzo dużo opinii pozytywnych. Jest do cery wrażliwej, bardzo wrażliwej i wspiera żywą barierę skóry, nawilża, łagodzi, wspiera, chroni dobre bakterie, tonizuje i przywraca odpowiednie pH. Też mi się już toniki kończą, więc postanowiłam, że sobie zakupię właśnie. On był całkiem w dobrej cenie, ale jak miał takie dobre opinie, to jest tej serii Physio Microbiome. Zamówiłam sobie również, myślałam, że więcej tych kulków, muszę się pozbyć tej zawartości, tych kulków. Zestaw, który polecała Justyna z LGS, z Anwen, proteinowy, emolientowy i humektantowy, humektantowe odżywki do włosów, nawilżający bez, emolientowy irys i proteinowy, proteinowa zielona herbata, w których mam jeszcze te granulki. Taki zestaw do włosów sobie kupiłam, żeby testować. Bo jak wiecie, mam cerę mieszaną i cerę, boże, mam włosy przetłuszczające się z suchymi końcami, także zobaczymy, jak się będą sprawdzały te odżywki, które mi najbardziej przypasuje. Z Any Many mam jeszcze ochronny balsam do ust, ponieważ też nie chciałam już dopłacić do przesyłki, więc po prostu sobie zamówiłam taki balsamik. Chociaż wiecie, że ja nie lubię, przepraszam, chociaż wiecie, że ja nie lubię takich, gdzie trzeba grzebać palcem, bo jest to moim zdaniem niehigieniczne. Zamówiłam sobie również, słuchajcie, z Deutusa Pink do twarzy, złuszczająco odświeżający, z mikroodrobinkami, żeby po prostu zeskrobywać sobie tą skórę, nie w sposób enzymatyczny, tylko chciałam właśnie mieć taki peeling z drobinkami. I chyba tyle. Tu po prostu mam podziękowania za zakupy w sklepie. No i chyba tyle. Dobra, tak się prezentuje już całe moje zamówienie, także ja będę na razie kończyć, muszę też uprzątnąć ten bałagan. No i poroznoszę sobie te kosmetyki. No i jak będą kolejne paczki, ale myślę, że jeżeli, bo już dzisiaj mi przyjdzie tylko tak naprawdę wosk i knot, więc już poczekam do jutra i jutro Wam pokażę, mam nadzieję, że już razem z roślinkami, także do zobaczenia. I zgodnie z zapowiedziami wracam do Was kolejnego dnia, żeby pokazać Wam resztę zamówień, bo już wszystko poprzychodziło. I przy okazji pokażę Wam moją kolejną, słuchajcie, metamorfozę, bo wczoraj byłam u Garika i wróciłam z takim pięknym, beżowym blondem, lekko takimi popielatymi odnutami, odcieniami, powiem Wam, że bardzo mi się podoba i w tym odcieniu czuję się rewelacyjnie, górę troszeczkę przyciemniliśmy, ale naprawdę jest, kolor jest przecudowny. Właśnie ja się najlepiej czuję w takich zimnych tonach, najlepiej się czuję właśnie w takich zimnych kolorach i po prostu jest dla mnie bomba. Teraz jest po prostu bomba i przy tym kolorze zostaje.
I obawiam się, że niestety, że będę musiała dość często chodzić, żeby ten kolor się utrzymał, żeby ten zimny ton się utrzymał. Ale po prostu powiem Wam, że podoba mi się bardzo, że miałam związane, spięte w sumie, no bo już wiecie, Wielki Piątek, godzina 16, więc wielkie gotowanie. Już się rozpoczęło, ale tak jak Wam obiecałam, chciałam pokazać te pozostałe zamówienia, szczególnie, że są tam też roślinki. No ale też musiałam Wam wspomnieć właśnie o moim nowym kolorze, czyli już odeszliśmy od tych żółtych tonów, a zostajemy przy pięknych, zimnych, popielatych. W ogóle jak zerkniecie tutaj, to już mi się gotuje bulionik na żurek, bo my będziemy mieli na Wielkanoc żurek, a tutaj miałam wodę na warzywa do sałatki jarzynowej, no bo jakby mogło nie być, znaczy jakby mogła być Wielkanoc bez sałatki jarzynowej, także warzywa się już studzą na balkonie i jak tylko już tam będą ostudzone, to ja je sobie obiorę, żeby można już było tylko jutro je szybciutko skroić i przynajmniej sałatka jarzynowa będzie praktycznie już w całości gotowa, a wszystko kroimy jak zawsze na robocie kuchennym. Dzisiaj też planuję, słuchajcie, zrobić podejście do chleba, bo bardzo chciałabym spróbować, zobaczyć czy on w ogóle nam wyjdzie i jeżeli wyjdzie, no to tam oczywiście Wam link, nie link, chociaż link też, bo to jest z przepisu ze strony Ania Gotuje. To jeżeli będzie smaczny, to Wam oczywiście zostawię przepis, albo po prostu właśnie podlinkuję ten owy przepis. Bo film ukaże się w dniu jutrzejszym, więc myślę, że spokojnie uda mi się to wszystko jeszcze dzisiaj przetestować. Wtedy też kupimy mniej pieczywa, bo dzisiaj musiałam zajechać do pracy, bo generalnie w naszej firmie Wielki Piątek jest dniem wolnym, ale musiałam załatwić jedną rzecz i byłam na tyle głupia, że pojechałam samochodem, ponieważ było dość tak mokro, trochę kropiło i powiem Wam, że to co się dzisiaj dzieje na drogach, to co się dzieje na drogach zjazdowych do sklepów, to jest po prostu dramat, ludzie chodzą po prostu jak pijani, nie zważając na to, że jedzie samochód, czy też czerwony, co tam ładują się po prostu przed maskę, jedno wielkie trąbienie, no umęczyłam się, ostałam w korkach i tylko tyle, że się złościłam. Chciałam Wam pokazać też jeszcze jeden, nasz nowy nabytek. Moje marzenie, na które bardzo długo stękałam, o które bardzo długo stękałam i prosiłam, no ale w końcu się Maciek zlitował, więc złożyliśmy się i zakupiliśmy sobie naszego nowego takiego członka rodziny. Poznajcie, moi drodzy, DeLonghi, DeLonghi, różnie się na to mówi, generalnie Dynamica Plus, nasz nowy ekspres do kawy. Generalnie jest, powiem Wam, że jest bardzo fajny, bardzo intuicyjny, wcale nie taki duży. Ma podgrzewaną tacę na filiżankę, jeżeli jest długo włączony. Także naprawdę trochę się teraz słabo komponuje tutaj. Dzień dobry, witajcie. Słabo się komponuje z tymi czerwieniami, no ale cóż, tamten trafi do sprzedania. Tu mam jeszcze karton, bo dopiero przyszło moje jedno zamówienie, które właśnie chcę Wam notabene pokazać. Zamówiłam sobie, słuchajcie, nowy obraz. Jak widzicie, nawet nie ma pudełka. Jak zamawiałam z Bikassy, przychodziło pudełko. A to jest Craft Stories i to jest piękny obraz, generalnie 50x50, z takimi liśćmi miłożębu, z pozłacaną farbą, bo jak widzicie, te błyszczące elementy są pozłacane, ale generalnie no jestem trochę rozczarowana. Raz, że szło bardzo długo, bo zamówiłam w piątek, doszło dzisiaj, czyli szło tydzień. Obraz jest w rozmiarze 50x50, ale wydaje się taki stosunkowo mały, więc no cóż. Chciałam, żeby zawisł na tej ścianie, o tu, bo będzie się fajnie komponował z moimi meblami. No ale no, najpierw muszę skończyć jeszcze tamten, a już na szczęście mi niewiele zostało. No i zamówiłam sobie, słuchajcie, dwie świece ze strony Wosk i Knot. Zamówiłam różową czekoladę oraz białą brzoskwinię z płatkami róż. Ten jest przepiękny, ten jest troszeczkę słodkawy. Dobry, ale troszeczkę słodki ma zapach, ale myślę, że po zapaleniu będzie bardzo fajnie i generalnie to są świece woskowe, to są świece sojowe, jednoknotowe w takich słoiczkach, mi to przypomnę, słuchajcie, słoiki, w których przychodził do mnie catering z mojego cateringu. Także w sensie, że nie mojego, tylko tak się nazywał, mój catering, no, też był zresztą mój. Także naprawdę te świece Wam polecam, one kosztowały 59 zł bodajże za sztukę. Bardzo fajne, bardzo szybko przyszły, chociaż niech powie mi któryś z Was, komu zdarzyło się, że Wasza paczka w paczkomacie była zablokowana. Bo mi, owszem, się tak zdarzyło i to nie dlatego, że po prostu, nie wiem, coś źle zrobiłam, tylko kurier tak włożył tą paczkę, że nie dało się jej wyjąć.
i musiałam rozszarpać karton, ale na szczęście udało mi się wyjąć słoiczki bez uszkodzenia. W ogóle jeszcze z Craft Story zamówiłam sobie zestawy kipędzi. One były z 59 zł na 29 chyba. Przecenione czy na 22, to jest 10 pędzli. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać, bo jeżeli jakościowo będzie takie jak to, chociaż płótno jest niby dobrze naciągnięte i rama jest dość gruba, tam macie w ogóle farby, właśnie odjechały, no to zobaczymy, jak się sprawdzi, sprawdzą się te pędzle. No i pokażę Wam, słuchajcie, już prawie zaczynam wystrój świąteczny. Jak widzicie, o, już jest jajko, ale muszę jeszcze uzupełnić. Przyszły moje, zabiorę tę masterę. No. Przyszły, słuchajcie, moje roślinki. Sztuk 10. Żywe kamienie, jak zawsze. Coś tu nie ostrzy. Więc zobaczymy, jak się tym razem sprawdza. Czemu jak nie chcę? O, zaraz o poostrość. Zobaczymy, jak się teraz będą sprawdzać. Coś tam. Kamera mi dzisiaj nie chce współpracować za bardzo. O, tak wyglądają, słuchajcie, żywe kamienie. Dużo ich jest. One w przyszłym tygodniu będą przesadzane. Tutaj mamy, słuchajcie, kopytko. Kopyto słonia. O, jak widzicie. I tutaj będzie taki pień. I z niego będą właśnie wyrastać te listki. Tutaj mamy pięknego takiego róża. Ja nie pamiętam, słuchajcie, jak one się nazywają. To jest taki też płożący, że będą zwisać mu te pędy. Bardzo fajny zresztą. No i ten ma kwitnąć na czubkach na żółto. Więc też zobaczymy, czy będzie kwitł. Ja mówię, wszystko brałam takie szczepeczki. Ten troszeczkę słabo wygląda, ma sporo żółtych listków. Muszę dzisiaj znowu podać, bo one mają taką mikro ilość ziemi i ten ma taki, jak widzicie, taki o. Ja nie pamiętam, to się kedeks nazywa jakoś w ten sposób. Kolejne podejście do starca. Tutaj też z tego podobne jakieś kwiatuszki mają wyrastać, ale bardzo ładne to jest. Podobało mi się. Oj, mastera mi tutaj się. I jakiś taki też ala, trochę ananas, kaktusik, także tak wyglądają moje nowe roślinne nabytki. Więc jak mi wyrosną, to będę Wam pokazywać i opowiadać o nich. Tyle słyszycie pralkę, bo też w międzyczasie robi pranie, więc dzisiaj no, jest taki dość intensywny dzień. No mówię, gotuję mi się bulionik, bo taki jest mój dzisiaj plan, że gotuję bulionik na żurek. I dzisiaj planuję ten żur skończyć. Zaraz się wezmę za wyrabianie ciasta na chleb. Przy okazji zabiorę też warzywa z balkonu, bo już widzę, że wystygły już nie parują. I tyle. Na dziś będzie tak naprawdę tyle. Jutro nam zostanie upieczenie babki oraz zrobienie schabu. Nastawiłem po prostu schab, żeby się upiekł. No i jajka faszerowane. No i tyle. No i kiełbasę trzeba by jeszcze usmażyć białą, no ale to już zrobię w niedzielę, czy tam po prostu w poniedziałek, bo zobaczymy, czy w ogóle będziemy jedli to w niedzielę. No pewnie zjemy, no zobaczymy. No ale naprawdę ja nie planuję w tym roku szaleć, więc nie orobię się za bardzo. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za ten film, tak jak mówiłam, za ten odcinek. Tak jak mówiłam, będzie to taki odcinek po prostu unboxingowy, gdzie będę Wam pokazywać swoje zamówienia najnowsze. No i więc przy okazji, już korzystając z tej okazji, życzę Wam spokojnych świąt, żebyście sobie odpoczęli, najedli się, wyspali i z pełną mocą wrócili do pracy we wtorek. Także jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku.